Czy na podstawie czyjegoś gustu muzycznego jesteś w stanie stwierdzić, z jak bardzo inteligentną osobą masz do czynienia? Czy stereotypy dotyczące słuchaczy rapu i disco polo mają odzwierciedlenie w rzeczywistości? Czy ludzie słuchający muzyki klasycznej naprawdę są tacy poważni jak na filmach? Okazuje się, że nasze przekonania dotyczące tego, jak postrzegamy różne gatunki muzyczne, wynikają głównie ze stereotypów i środowiskowych uwarunkowań. Jednak patrząc z technicznego punktu widzenia, da się połączyć rap z muzyką orkiestrową i może to brzmieć ładnie, a nawet nieść ze sobą wartość artystyczną. Pojawia się zatem pytanie, czy w tych okołomuzycznych stereotypach jest ziarnko prawdy? Badania nad związkiem pomiędzy muzyką a intelektem trwają już od kilkudziesięciu lat. Udowodniono m.in., że dzieci uczące się grać na instrumentach szybciej rozwijają swój potencjał intelektualny. Okazało się również, że zdolności muzyczne w znacznej mierze są dziedziczne, a mechanizm ewolucyjny poniekąd faworyzuje ludzi uzdolnionych w tym względzie. Jeśli natomiast chodzi o związek gustu muzycznego z IQ, to tak, jest on zauważalny. Zanim jednak ktoś napisze w komentarzu, że rap i disco polo ogłupiają ludzi, niech najpierw wysłucha, z czego wynika ta zależność. Badania wykazują wprost, że ludzie o wyższym IQ preferują refleksyjne, złożone i intensywne gatunki muzyczne. Uczestnicy, którzy deklarowali, że lubią muzykę instrumentalną, czyli na przykład jazzową, klasyczną czy bluesową, zdobywali statystycznie więcej punktów w testach IQ. Jednak najważniejszą informacją w tym wszystkim jest fakt, iż jest to jedynie korelacja, a nie związek przyczynowo-skutkowy. Mało tego, okazuje się, że słuchanie muzyki instrumentalnej samo w sobie nie jest nawet czynnikiem napędzającym te korelacje. Co to oznacza? Intelekt osób słuchających muzyki klasycznej wcale nie wynika z ich gustu, lecz z innych czynników. I podobnie w drugą stronę. Gust nie wynika wyłącznie z intelektu. Przykładowo, im wyższe wykształcenie, dochody bądź pozycja klasowa, tym większe zainteresowanie muzyką klasyczną. Analogicznie, im te czynniki przyjmują niższą wartość, tym częściej mamy do czynienia ze słuchaczem, przykładowo, disco polo. Nie oznacza to jednak, że wśród intelektualistów nie znajdziemy fanów disco czy rapu. Oczywiście, że tacy ludzie istnieją i mają się dobrze. Podobnie łatwo znaleźć ludzi bez wykształcenia wyższego i wykonujących proste zawody, którzy słuchają muzyki klasycznej. Skąd o tym wiemy, że nie ma tu związku przyczynowo-skutkowego? Ponieważ okazało się, że wysoką korelację pomiędzy IQ a gustem muzycznym można znaleźć wyłącznie przed skorygowaniem próbki badawczej o inne czynniki. Tymi czynnikami są właśnie wykształcenie i pozycja społeczna. Jeśli wyeliminujemy z badań te elementy, to okazuje się, że korelacja między wyższym IQ a zamiłowaniem do muzyki klasycznej staje się marginalna, podobnie jak znika korelacja między rapem a niską inteligencją. Innymi słowy, ludzie z wyższym wykształceniem i o wyższym statusie statystycznie częściej słuchają muzyki instrumentalnej i są statystycznie bardziej inteligentni. Jednak bezpośrednio pomiędzy ich intelektem a gustem nie ma istotnego, przyczynowego połączenia. Wychodzi więc na to, że gust muzyczny bardziej informuje nas o statusie drugiej osoby niż o jej intelekcie. Skąd więc może wynikać to powiązanie? Wydaje się to całkiem logiczne. Skoro czynniki środowiskowe mają tu największe znaczenie, to na nie trzeba skierować uwagę. Zadajmy sobie pytanie, kto statystycznie częściej wybiera się na studia i zdobywa wyższe wykształcenie, doktorat czy nawet tytuł profesora? Najczęściej są to ludzie, którzy pochodzą z domów, gdzie mniej lub bardziej zakorzeniona jest kultura i nauka. Zatem dorastają oni w środowisku, w którym nacisk jest kładziony zarówno na intelekt, jak i na rozwój artystyczny. Na swojej drodze spotykają kolejnych ludzi, którzy pochodzą z podobnego środowiska. Tym sposobem tworzy się grupa społeczna o zbliżonych gustach, intelekcie, wykształceniu i statusie społecznym. Analogicznie, patrząc na rodziny biedne, z których statystycznie częściej pochodzą robotnicy fizyczni, tam nie ma takiej presji na zdobywanie wyższego wykształcenia ani oczekiwań względem rozwoju kulturalnego. Z tego powodu mniej członków takiego środowiska wybierze się na studia i osiągnie wysoki status, a także mniej ludzi zainteresuje się muzyką klasyczną. Będą słuchać tego, co pasuje tematycznie do ich środowiska, czyli chociażby rapu. Zależności te nie pozwalają jednak na wyciągnięcie wniosku, że ludzie słuchający rapu stają się głupsi, a ci, którzy słuchają muzyki klasycznej, stają się inteligentni i osiągają w życiu sukcesy.
Gdyby bowiem istniał taki związek przyczynowo-skutkowy, to wystarczyłoby do wszystkich biednych domów prowadzić nakaz słuchania Mozarta czy Beethovena i problem biedy na świecie rozwiązałby się w ciągu jednego pokolenia. Na koniec ciekawostka, która rzuci nieco inne światło na zależności pomiędzy statusem społecznym i poziomem intelektu, a gustem muzycznym. Jazz, który dziś uchodzi za gatunek słuchany przez intelektualne elity, pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Narodził się on w biednych dzielnicach Nowego Orleanu i został stworzony przez potomków niewolników sprowadzonych do USA z Afryki. Widzimy zatem, że na przestrzeni lat ten sam gatunek może zmieniać przynależność, jeśli chodzi o grupę społeczną, do której trafia. To dodatkowo utwierdza w przekonaniu, że o korelacji między intelektem a gustem muzycznym decydują czynniki środowiskowe. Podsumowując, pomimo faktu, że istnieje korelacja pomiędzy intelektem a gustem muzycznym, nie można tych dwóch aspektów łączyć na zasadzie przyczynowo-skutkowej. Związek ten wynika z innych czynników, głównie środowiskowych, a korelacja, którą udało się udowodnić, jest jedynie ich skutkiem ubocznym. Pochwal się w komentarzu, jakiej muzyki słuchasz. Nie zapomnij również wpaść na niewiem.pl po swój egzemplarz najnowszego audiobooka. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.